Słuchajcie, pozmieniałem sobie trochę rzeczy w Pixelmonach, teraz powinno się respić o wiele więcej Pokemonów i zacząłem sobie wracać powoli do domu, ale na tej pustyni, dosłownie obok Samanny, pojawiła mi się informacja Volcanion has spawned in a desert biome, więc nie wiem, czy to jest mityczny Pokemon, czy legendarny, nie mogłem znaleźć o tym informacji, wiem tylko, że on ma ostatni wpis w jakimś tam Pokédexie, ale nie wiem, czy to jest mityczny, czy legenda, czy co, wydaje mi się, że coś jest i to jest on. Dobra, to jest on, normalnie bym nie wiedział, jak on wygląda, ale że sobie wpisałem dosłownie przed chwilą, żeby się przygotować, no to spróbujemy złapać dzisiaj pierwszego mitycznego, legendarnego Pokemona, nazywajcie go jak chcecie. Ja jestem Flotar i witam was w kolejnym odcinku Pixelmon na kanale Flotar+. Zostawcie łapę w górę, to wtedy złapię tego Pokemona. Inaczej, sorry, nie złapię go, okej? Okay? To jest bardzo proste. Nie no, zobaczymy. Ty, czy on ma... Nie, 70, a 70 ma... O kurde, jak on ma zarąbiste animacje, dobra. Zawalczmy z nim na początku. I teraz tak, ja nie mogę go podpa... Nie, rób tego, nie rób tego. Bug. Ultra Ball. Lecimy od razu. Fajnie, jakby się udało go złapać. Mówię, ja sobie powracałem, wiecie, do domu, mówię na spokojnie i potestuję spawnowanie Pokemonów, jak to wygląda, bo zwiększyłem po prostu wszystkie wartości, jakie mogłem zwiększyć. Dobra, Dragon Breath to ma 60 powera. Myślę, że przeżyje. Ty przeżyjesz, prawda? Przeżyjesz? Okej, okay, jest paraliżowany, no to jest idealnie. Po prostu to jest idealnie, tylko najgorzej będzie, jeżeli on się podpali ode mnie. Chociaż nie wiem, czy efekty się na siebie nakładają tak jakby. Ale zaraz zobaczymy. Tak. Tu jest chyba jakaś ikonka i bardzo możliwe, że mogę bardzo szybko rzucić Ultra Balla. Zaraz zobaczymy, jeżeli nie uda mi się go złapać. Uwaga, cyk. Okej, okay, czyli to jest taki skrót. W sumie to jest taki fajny, fajny dodatek. Oj, no nie, no dajcie mi go złapać. Ultra Ball kolejny. Jak widzicie, mam mało tych boli. I Flame Charge. Tak. Jeszcze kolejny Ultra Ball. 70 poziom. W ogóle Meltan tutaj czeka na mnie. Meltan chce ze mną walczyć. Jeszcze raz. Kolejny Ultra Ball leci. Nie wiem, ile tego potrzebuję. Ale widzicie, Pokemony się cały czas respią. I cały czas, znaczy ten gościu się wydostał. Dobra, wezmę sobie Agrona. Jezu, jaki Agron jest ogromny. I teraz bierzemy sobie, przechodzimy na Great Ball. A jeżeli nie, no to Pokebolami będziemy po prostu gościa łapali i tyle. A, od razu się wydostał. Na samym początku. Jeszcze jeden. Jakby tutaj się jakaś legenda pojawiła, w tym sensie jakiś shiny, to trochę byłoby niefajnie. Dobra, kolejny Great Ball. Dawaj. Kurde, no ciężko będzie. Nie wiem, ile jest procent na złapanie takiego Pokemona. I wiem tylko, że no i próbuję go złapać cały czas. Nawet nie wiem, jaki to jest typ. To jest jakiś ziemno-ognisty? Coś takiego? Ognisto coś jest na pewno. To jest na pewno nie jest jeden typ tego Pokemona, ale wiecie, jak go złapię, to się przekonam. Jeżeli go nie złapię, no to będzie mi smutno, ale on jest sparaliżowany. Wiem, że to wpływa na pewno na ten, na procent złapania Pokemona. Ma mało HP, co też wpływa, chociaż chciałbym poznać przeliczniki, jak to dokładnie działa, łapanie takiego Pokemona. Czy efekt na przykład zwiększa o 5%, a coś tam zwiększa o 10%, na przykład im ma mniej HP. To by było spoko, ale mówię, nie znam tych przeliczników. Dobra, zgubiłem troszeczkę wątek, bo akurat kurier był, więc musiałem odebrać przesyłkę, ale nadal łapię tego Pokemona. Nie będę tego wycinał, bo to jest jakby część tej, wiecie, przygody, że marnuję każdego Pokebola. Normalnie, gdyby kto był zwykły Pokeball, to pewnie by było cyk, szybkie cięcie i wiecie, i by się udało, ale nie. To jest połowa. To jest połowa sukcesu. Mam nadzieję, że każdy zostawił łapę w górę. Jeżeli jeszcze tego... Wydaje mi się, że ktoś nie zrobił. Ktoś nie zostawił łapy w górę i ja nie mogę tego Pokemona złapać. Także proszę to teraz naprawić w tym momencie, bo no Pokeboli jest coraz mniej. Jest oczywiście mała szansa na złapanie go. Nie, no on się... Czujcie, że on się wydostaje od razu na samym początku. Patrzcie, łapię go. I? Kurde. Nie wiem, było jedno tiknięcie. Chyba muszą być trzy tiknięcia, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Żeby to działało. Waiting. Dalej tak. No nie mówcie, że nie złapię pierwszej legendy mitycznego Pokemona. Nie wiem, jak to nazwać. W sumie, czy są jakieś jeszcze inne Pokemony? Pewnie w tytule, właśnie, żeby nie było, pewnie w tytule jest pierwsza legenda się zrespiła albo coś takiego, nie? Coś będzie z legendą. Wiem, że najprawdopodobniej to nie jest legendarny Pokemon, bo go nie kojarzę. A tak to działa, że jeżeli nie znam Pokemona, to nie jest legenda. Ale no, pojawiło się tutaj, a to jest informacja odnośnie legendarnych Pokemonów, więc przyjmijmy na ten moment, że to jest legenda, ale ja wiem dobrze, że to nie jest raczej legenda, okej? Okay? Tak, żeby każdy zrozumiał. No nie, ile mam Pokeboli, no nie mówcie, że zmarnuję wszystko, żeby złapać tego Pokemona i się okaże, że nie złapię go i pewnie
Okej, okay, ja to teraz mówię, w tym momencie. Pewnie jak będę sobie wracał tutaj, zrespi się jakiś fajny shiny, zrespi się jakaś kolejna legenda, której nie będę mógł złapać. Teraz, w tym momencie to słyszeliście. Jestem, specjalnie nie wytnę tej drogi, jak będę szedł, żeby właśnie to się stało. Ile Pokemonu? Nie chcę. Tapu Bulu, dobra, Tapu Bulu. Zarobiście bug. Mam 15 Pokeboli. O, dawaj, chodź tutaj, stary. No musisz, nie wiem, 5% jest szansa na złapanie go, 1% szans. Ile jest procent szans na złapanie takiego Pokemona teraz? Ja nie pamiętam, żeby wcześniej były takie problemy ze złapaniem tych Pokemonów. Serio, i on się leczy. Słuchajcie, on się będzie powoli leczył jeszcze. A może teraz? Oczywiście, że nie. I znowu się leczy. Znaczy, znowu się... Nie. Ja pierdzielę, co ja właśnie zrobiłem. Numel, wypierdzieloj mi stąd. Venusaur, Meltan. Odejdź, Meltan. Słuchajcie, co ja właśnie odwaliłem? Czy... Nie wiem, czy właśnie wiecie, co się stało. Ale przez przypadek kliknąłem run, okej? Okay. Hydropomp, okej, okay, czyli nie mogę tego zrobić. Water effect, dobra, tego też nie mogę. Flash cannon, steel. O, nie jest zbyt efektywne na niego. Skull bash. Kurde, ale powiem wam, że jestem tak zdenerwowany, że no dawno nie byłem tak zdenerwowany na żadną bagę. Serio. Bo... dobra, Tapu Bulu, ty. Scarface, super power. Jazda. Walka legend, okej. Okay. O, ty sobie regenerujesz HP. Dobra, to ty może mu przypierdzielę. Okej, okay, widzę, że sobie przywracasz troszkę HP. Dobra, i sobie znowu przywracasz HP. Wiecie co? Ryzykuję już. Ryzykuję, rzucam pokebole. Raczej się to nie uda. Raczej już szansę straciłem. Ale, no, nie wybaczę sobie po prostu, jeżeli tego nie zrobię teraz. Jeżeli nie wyrzucę tych wszystkich pokeboli. Ale będzie mnie też czekało zrobienie tych pokeboli. Chociaż nie, ja mam troszkę tych pokeboli. I timer ball byłby tutaj git. Właśnie, timer ball. Timer ball, im dłużej trwa walka, tym jest większa szansa na złapanie. Widzicie, dopiero człowiek teraz sobie zdaje sprawę z takich rzeczy. O, ostatni pokeball. Bo już nie mam więcej pokemonów. Volcanion. Dobra. O nie, jeszcze jeden. Okej. No i nie mam już pokemonów. Także, proszę bardzo, to jest legenda, której nie złapię, mityczna Pokemon, której nie złapię. Nie wiem, jak się jeszcze będzie to nazywało. Najgorsze jest to, że ja niby zwiększyłem dystans despawnowania Pokemonów, ale wiecie, to nie jest jakiś duży dystans. I ten Pokemon w końcu się zdespawni. A ja nie mam możliwości, wiecie, wrócić po jakieś pokebole. Chociaż wiecie co, może spróbuję, może jakimś cudem ten Pokemon nadal tutaj będzie. A, tylko że ja muszę iść tak i tak czy siak iść z buta. O, jaki ty jesteś duży. Dobra, ile to jest? 2000 metrów, dobra. Także ja sobie będę szedł. Chociaż, czy mam jakieś uleczenie Pokemona? Nie mam nic. Nie mam nic takiego. Tam coś jest? Jakiś shiny? Wiecie, szukam jeszcze jakiegoś shiny Pokemona. Jeżeli coś będzie po drodze fajnego, to oczywiście wam to pokażę. Jeżeli nic się nie wydarzy, to spróbujemy tu jeszcze wrócić i może ten Pokemon jakimś cudem będzie jeszcze dostępny. Powiem wam, że jest na pewno troszkę lepiej, jeśli chodzi o respienie tych Pokemonów, bo teraz sobie lecę i zobaczcie, że jest rzeczywiście jakaś tam mała różnica, bo te Pokemony się cały czas respią. Będę oczywiście jeszcze musiał zwiększyć trochę... czy to jest Ponita? Tak, to jest chyba Ponita. O tej ponicie mi pisaliście. O Jezu, co to jest? Czy to jest boss? To jest jakiś totem? Co to kurde jest? Siema. Ty jesteś... Dobra, tak, to jest totem. Okej, ale fajnie wygląda po prostu. O, nie mogę uciec. Setny poziom. No nie mówcie, że... Ty, naprawdę nie będę mógł uciec? Ha, złanszotował mnie. Run? A, nie mogę od niego uciec. Dobra, no to od razu wysyłam Charizarda. To jest najlepszy mój atak. Shiny żadnego nie spotkałem, więc to jest spoko. Okej, i podpalony jest, zarąbiście. Czy uda się go pokonać, czy też nie? Czy to jest shiny? Nie, to nie jest shiny. Dobra, jeszcze jedno Inferno, plus podpalenie kolejne. Zarąbiście. Air Slash nie będzie na niego efektywny, bo jest Pokemonem latającym, o czym kompletnie nie pomyślałem przed chwilą. Wziąłem wszystkie moje Pokebole. Wiadomo, chcę cały czas zobaczyć, jak wygląda po prostu ta legenda. Blastoise. Agronowi spróbujemy wbić poziom. Takedown. Okej. Takedown, tak, jeszcze podpalenie. On musi się po prostu utrzymać. Agron nie musi jakby, wiecie, wygrać tej walki. On musi po prostu się utrzymać, żeby Pokemon został spalony. I dziękuję. Dzięki temu
Sharp Beak, nie wiem co to znaczy. Znaczy, nie wiem co to jest za przedmiot, ale spoko. Blastoise, aha, Blastoise'a nie mam. Czy mam jakiegoś innego latającego Pokemona? Może na Tapu Bulu będę mógł sobie polatać? Ja pierdzielę, ile tego się respi. Od razu mówię, że nie zmniejszałem, znaczy nie zwiększyłem ani nie zmniejszałem respa tych totemów, legendarnych Pokemonów i tak dalej, tylko samych ogólnie Pokemonów. Więc to, co tutaj widzicie, to jest po prostu normalny drop. Same... Co jest? Same mi się bossy respią. Dobra, zobaczmy, czy na Tapu Bulu mogę latać. Nie, na Tapu Bulu nie mogę niestety latać, a szkoda, ale mam... A nie jestem przygotowany, jak zwykle nie jestem przygotowany. Wziąłem najlepszego Pokemona i teraz czeka mnie... chyba płynięcie w tamtą stronę, chyba że tutaj jakieś drzewko dostanę. Jo, pierdziele, Steelix. Ale ty ładnie wyglądasz, ale bym bardzo ciebie chciał. Tutaj jest Mega Altaria chyba, tak ten Pokémon się nazywa. No ale mój cel podróży jest tam, z tamtej strony. Chyba że, wiecie co, ja to zrobię na odcinku. W jedną stronę szedłem normalnie, ale w drugą, przy was. Bo chcę po prostu zobaczyć, czy jest ta legenda, czy jest sens to jeszcze robić. Zrobię to, teleportuję się. Tak, teleportuję się pomiędzy waypointami różnymi. Bo tutaj nawet nie ma drzewa, żebym zbudował łódkę, a to jest 1.12.2, czyli stary system pływania, bla bla bla, wiecie o co chodzi. Także teraz klikam J, klikam waypointy i teleportuję się na pustynię. I pytanie, gdzie jest dokładnie ten Pokémon? On tutaj chyba był, z tej strony. Raczej wątpliwe jest to, że on cały czas jest. Okej, okay? To jest bardzo... Chociaż... Czekajcie, on może być, bo jak ja wychodziłem z tej pustyni, to były te Pokémony nadal. Znaczy, ten bosik na pewno był. Także jakimś może fartem. Jeszcze ten Pokémon jest. On tutaj był, tak? Nie, no chyba nie ma. Chyba się... Co jest? Co się dzieje? Tutaj coś jest? Czy nie mogę wejść? To jest normalny blok. Tak jakby Pokémon tutaj był jeszcze, nie? Czekajcie, zreloguję, znaczy wyloguję się i zaloguję. W Minecrafcie może się... Uwaga, loading world i... No nie, zniknął, po prostu się zdespawnił, czyli tak jak myślałem, szkoda, bo no było blisko, żebym złapał pierwszą legendę, czy tam pierwszego mitycznego, bo mam oczywiście Tapu Bulu, ale to było na tej poprzedniej serii, więc to się do końca nie liczy. Co to jest? Czy jest shiny? Czy to jest boss? A, to jest boss, okej. Okay. Growlite taki też by się przydał w wersji shiny, no, ale no w tym odcinku nic więcej niestety wam nie pokażę, bo jestem trochę zawiedziony, jestem wkurzony, że nie udało mi się go złapać. O! Czekaj, że też nie jest shiny. Kurde, jakiś mały mam, małą szansę na te shiny. W sumie shiny mają być takie, że jest bardzo mała szansa na złapanie ich, ale wiecie, myślałem, że chociaż jednego w odcinku będzie się udawało złapać, a tu się okazuje, że nie. Także no, następnym razem, miejmy nadzieję, że się uda, następnym razem mi się poszczęści. Może też sobie pobiegam tutaj, może zwiększę te jeszcze wartości, żeby te Pokémony się jeszcze dalej respiły i jeszcze wolniej się despawniły. Jak widzicie, no respi się ich dużo, to jest oczywiście zwiększone, tam jest chyba, nie wiem, zasięg mniej więcej, to można jeszcze na przykład do tego drzewa, żeby był. To nie wiem, ze 100 bloków, 150 bloków, coś takiego mniej więcej i... O! A, sleep, okej, myślałem, że to jest jakiś revive i bym sobie mógł uleczyć mojego Charizarda. Ale dobra, no nie ma nic, nic się nie stało, pierwszego Pokemona nie udało się ogarnąć, trzeba będzie po prostu się skupić i następnym razem liczyć na to, że pójdzie trochę lepiej. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pixelmanów. Pa, pa!